Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry, Michał Cieślak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na podcast, którego temat będzie dotyczył konkursu na wdrażanie przez podmioty z województwa łódzkiego programów typu outplacement. Konkurs został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a nabór wniosków potrwa od 30 lipca do 11 sierpnia 2021 roku. Nim przedstawię Państwu szczegóły konkursu, myślę, że na początek warto by chyba było wytłumaczyć, czym jest outplacement, ponieważ jak sądzę, nie jest to powszechnie znany termin. Otóż outplacement to działania, które podejmuje firma w celu pomocy pracownikom, którzy są zwalniani nie ze swojej winy, lecz z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstwa, na przykład w przypadku koniecznych redukcji etatów. Zresztą outplacement dotyczy nie tylko pracowników, którym firma dziękuje za współpracę, ale również pracowników, którzy są zagrożeni otrzymaniem wypowiedzenia. Działania outplacementowe mają za zadanie wsparcie pracowników w tym niewątpliwie trudnym momencie, by ułatwić im jak najszybsze znalezienie nowej pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej. Można więc śmiało nazwać outplacement specyficznym typem programu aktywizacji zawodowej. Od 30 lipca do 11 sierpnia składać można wnioski w naborze, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Pełna nazwa działania realizowanego w ramach tej osi to działanie 10.2 rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Z kolei poddziałanie ukryte jest pod nazwą 10.2.2 wdrożenie programów typu outplacement. Kto może wziąć udział w naborze? Wszystkie podmioty, z kilkoma jedynie wyjątkami. Te wyjątki to po pierwsze podmioty wykluczone na podstawie podanego w regulaminie artykułu ustawy o finansach publicznych pochodzącej z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Po drugie podmioty wykluczone na podstawie odpowiednich artykułów ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Ta ustawa została z kolei uchwalona 15 czerwca 2012. Po trzecie wniosków nie mogą składać podmioty wykluczone na podstawie artykułu 9 ustępu 1 punktu 2a z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ustawa ta z kolei pochodzi z 28 października 2002 roku. Wreszcie po czwarte o dofinansowanie w ramach konkursu nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Na początku dzisiejszej audycji osobom nieznającym terminu wyjaśniłem, czym jest outplacement. Zobaczmy, jak wygląda outplacement w przypadku konkursu, o którym Państwu opowiadam. Na co projekty, które pomyślnie przejdą nabór, mogą otrzymać wsparcie? Na szkolenia i kursy zawodowe, doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania, poradnictwo psychologiczne, ale także na pośrednictwo w pracy, staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu nowego pracodawcy, ale także studia podyplomowe czy bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Powiedziałem Państwu, jakie podmioty mogą wziąć udział w naborze. A komu te podmioty będą mogły udzielić outplacementowego wsparcia? Osobom, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia pracodawcy do projektu, a także osobom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi blisko 4 miliony złotych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 91%. Istotne jest to, że wartość dofinansowania projektu musi przekraczać kwotę dokładnie 456,5 tysiąca złotych. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie wnioski konkursowe składać mogą w wersji elektronicznej, co wiąże się rzecz jasna z posiadaniem konta wnioskodawcy. W serwisie internetowym rpo.lockie.pl na stronie konkursu, o którym Państwu opowiadam, znajdą Państwo adresy stron, gdzie można utworzyć konto wnioskodawcy. Oczywiście znajdą tam Państwo również kompleksowe informacje na temat konkursu oraz instrukcje krok po kroku, jak w konkursie można wziąć udział. Zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji i oczywiście życzę pomyślnego przejścia naboru. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.